Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Forzie Horizon 5. Jest dużo oczekiwań wobec piątki. Ostatnio poprosiłem was na odcinku, gdzie mu opowiadałem o tym, jak okradli Saszę z jego Brabusa 800. Spokojnie, Brabus 800 się już odnalazł, jest już naprawiany, bo niestety został rozebrany. Ale też poprosiłem was na tym filmie, żebyście napisali swoje jakieś tam pragnienia, jakieś takie oczekiwania wobec Forzy Horizon 5 i dzisiaj będę odczytywał wasze komentarze w kolejności od tych najwyżej lajkowanych, bo podejrzewam, że większość z was się ze sobą zgadzała i no oczywiście padły typy na to, najczęściej padały typy na to, żeby te dźwięki zostały poprawione w niektórych samochodach. No, można powiedzieć, że nawet w większości, bo spora część tych aut brzmi po prostu okropnie. I żeby był jakiś ciekawszy świat, ruch prawostronny. Ja się z tym wszystkim zgadzam i od siebie mógłbym dodać jeszcze parę rzeczy. Czyli tak, oczywiście, dźwięk samochodu. Dźwięki samochodów powinny zostać naprawione. Tutaj, nie wiem jak jest z kokpitem auta. Tego. W BMW jest fajnie, nie? Tutaj kierownica jest tak jak powinna być, czyli jest pośrodku między, powiedzmy, zegarami. Tak, środek tej kierownicy, ale w niektórych autach, teraz ciężko mi będzie przywołać jakiś przykład, ale w niektórych autach jest tak, że ta kierownica jest przesunięta odrobinę w lewo, więc fajnie by było, jakby poprawili tego kpity i tak czepiając się jeszcze takich pierdół, to ja lubię na przykład zrobić sobie taką jazdę, że wchodzę sobie do samochodu, wybieram sobie ulubiony samochód i jadę sobie drogą. I tyle, nie robię nic specjalnego, nie driftuję, po prostu sobie jadę, tak całkowicie dla przyjemności. Więc chciałbym, żeby dodano możliwość używania kierunkowskazów. Żebyście mogli sobie kierunki dawać, żebyście mogli sobie po prostu tak jeździć autkiem, nie? Teraz jestem tactical response, więc mogę tutaj kogoś zatrzymać, nie lepiej jakiegoś bota. I wiesz, i bawić się po prostu w ten sposób. Tutaj mamy jakiegoś wataszkę. Proszę bardzo, proszę się zatrzymać, pyk, nie? I zrobić takie RP. Więc na pewno więcej jakiejś takiej interakcji. No już nie mówię, żeby zrobić z tego takiego Euro Truck Simulator 2, ale coś więcej, bo ta Forza jest czymś więcej, stała się czymś więcej niż tylko taką grą wyścigową z otwartym światem. Tutaj robi się zloty, jest bardzo duża społeczność zgromadzona wokół Forzy, która nie tylko my, ale też sporo więcej takich mniejszych lub większych społeczności robi sobie po prostu zloty, spotkania, tuninguje samochody. Możecie zwrócić uwagę na to, ile fantastycznych artystów jest tutaj w Forzie Horizon 4 i robi niesamowite malowania do samochodów. Chociażby na przykład to jest akurat z gry Need for Speed Hot Pursuit. Nie, Fairhaven. Fairhaven to było w Paybacku? A już nie pamiętam, gdzie było Fairhaven. Czy to nie był Need for Speed 2012? Chyba tak, chyba Fairhaven było 2012, gdzie to się nazywało chyba Most Wanted. W każdym razie ktoś zrobi sobie takie malowanie. Jest, jak tylko wyjdzie jakiś nowy samochód, od razu są do niego jakieś malowania, lepsze lub gorsze. Ale są i niekiedy ludzie robią twarze, wiesz, z tych różnych naklejek, jakieś takie bardzo dokładne, odwzorowują jakieś, no, cuda niewidy robią. Po prostu jest bardzo dużo osób, bardzo dużo możliwości w tej grze, które możemy robić, poza oczywiście tym, co gra nam oferuje, czyli jakieś tam wyścigi, robienie tych forzatonów, jakichś rzeczy, które wiesz, przewidzieli typowo twórcy, nie? Wiadomo już, że od Forza Horizon 2, myślę, strefa drifterów zaczęła tutaj wchodzić w rachubę i dużo osób zaczęło po prostu używać tej gry do driftingu na kierownicach, na padach i twórcy to oczywiście zauważyli i wykorzystali, więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie, że dadzą nam więcej takich rzeczy roleplay, żebyśmy mogli poczuć się jak w prawdziwym życiu, poczynając od kierunkowskazów i takiej pełnej kontroli nad samochodem, żeby na przykład dodali możliwość uruchomienia na kokpicie jakichś tam rzeczy typu otworzenie mapy. To by było ogromne wyzwanie dla nich, żeby takie coś pododawać.
dlatego że jest bardzo duża ilość samochodów w tej grze. Ile to jest? 700 modeli? 700 modeli, słuchajcie, to jest wciul dużo. Różnych wersji, ja podejrzewam, że takich modeli, że kokpit jest taki sam we wszystkich pojazdach i powiedzmy zbryła tego samochodu jest taka sama, to podejrzewam, że jest mniej, ale tutaj są jakieś tam wersje, wiesz, performance, jakieś tam jeszcze inne takie wykokszone. Nie, no to tam już za dużo się nie zmienia, to nie mieli tam za dużo roboty z tym kokpitem, żeby go tam, wiesz, jakoś, nie wiem, dostosować. W każdym razie jest to duże wyzwanie, żeby w tej grze zrobić takie super szczegółowe samochody, a mimo to są to ta gra posiada jak na obecną chwilę chyba najlepiej wyglądające modele samochodów i wnętrz, jaką widziałem. No, chyba się ze mną zgodzicie, że wygląda to po prostu fantastycznie. Jasne, nie jest idealne. O, tutaj chyba nawet w Bugattim widać, że kierownica jest odrobinę w lewo, ale nie, chyba nie jest tutaj jeszcze tak widoczny. Chyba ten model po prostu zrobili cacy. Niektóre modele są spartolone i to widać, nie? Więc tutaj bym chciał trochę więcej kontroli nad tym samochodem, żebyśmy mogli się pobawić rzeczami w kokpicie. Dodali kamerę driftową, więc jak sobie tam driftujemy, mam to chyba włączone teraz. Więc jak sobie driftujemy albo lecimy po prostu bokiem, o, to kamera nam się obraca i to jest bardzo fajne do driftu. Chociaż ciężko się z tym driftuje, no i tak ta kamera z tyłu samochodu wygrywa. Ale chciałbym, żeby coś takiego dodali, żeby po prostu było więcej kontroli tego samochodu, żebyśmy mogli bardziej tak realistycznie się pobawić. Żebyśmy mogli, nie wiem, mieli na przykład możliwość włączenia sobie kamery cofania, gdy cofamy ze środka, czyli jesteśmy w kokpicie. Tutaj akurat chyba nie ma takiego ekranu wydzielonego w Bugatti, nie wiem jak to jest, może gdzieś tutaj na zegarach to się pojawia, ale wiesz, żeby była kamera cofania normalnie na ekraniku, takie pierdółki, nie? To są po prostu takie szczegóły. Fajnie, jakby coś takiego się pojawiło, naprawdę. Taka dodatkowa kontrola, to ode mnie. Przede wszystkim, inny świat tej gry, taki bardziej słoneczny, kuźwa. Bardzo fajny świat był w Forza Horizon 2, bardzo fajny świat był nawet w Forza Horizon 3, bo ostatnio sobie trochę pograłem i muszę stwierdzić, że no fajnie się tam jeździ, fajnie się tam gra, jest słonecznie, nie tak ciągle ta Wielka Brytania, gdzie mamy deszcze i te paskudne zimy. No, w Australii chyba też zima jest, ale chodzi mi tutaj o to, że ten świat i tak upiększyli bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo Wielka Brytania nie jest taka ładna jak tutaj w tej grze. To nawet potwierdzają osoby, które tam mieszkają. Ale no, wolałbym jednak, nie wiem, jakieś Włochy. Dużo ludzi już zanim wyszła Forza Horizon 4 mówiło, że czwórka będzie w Japonii. Dużo osób o tym marzy, żeby ta czwórka była w Japonii. Ja też bym chciał pojeździć na jakichś tam górach, podriftować sobie na tych zawiasach tam, no kurde, to by było zajebiste i ten klimat. Jakby zrobili w końcu Japonię w tym swoim takim forzowym, fajnym stylu, że okej, jest to gra wyścigowa, więc te drogi są ultra szerokie. W Wielkiej Brytanii nie ma takich szerokich dróg na jakichś tam takich wiejskich, powiedzmy, obszarach, tylko są te drogi dużo węższe. Można powiedzieć, że chyba jak nawet w Polsce, albo i gdzieniegdzie nawet węższe. Więc tutaj to zrobili tak, żeby po prostu grało nam się fajnie. I miasto mamy tutaj Edynburg, takie dosyć charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii, które jest dosyć dobrze odwzorowane. Na zasadzie są charakterystyczne budynki, które można sobie zobaczyć i miejsca, które prawie wyglądają jeden do jednego, ale oczywiście miasto jest też zmniejszone w jakiejś tam skali. No i mam nadzieję, że będziemy mieli dostęp do jakiegoś takiego miasta i tak samo zrobione jak tutaj, że mamy jakieś tam miasto, żeby powiedzmy sobie pośmigać, podriftować czy coś, ale będziemy mieli też sporo takich terenów pozamiejskich, żeby sobie pojeździć i wolałbym, żeby ta mapa faktycznie była odrobinę większa. Nie mówię tutaj, żeby to było od razu The Crew 2, bo The Crew 2, ta mapa jest duża, jest za duża, tam tak naprawdę jest niewiele dróg w The Crew 2.
jest niewiele dróg tam. I te drogi, i w ogóle ta mapa nie jest tak szczegółowo wykonana jak tutaj w Forza Horizon 4, nie? Więc przyjemniej sobie wbić do Forzy, bardziej realistycznie się tu czujesz niż w The Crew 2. Więc zdecydowanie wolę, żeby została ta szczegółowość mapy, albo lepsza, i żeby była odrobinę większa, te parę dziesiąt kilometrów kwadratowych więcej i by było super. Nie mówię tam od razu, żeby to było nie wiadomo ile, na przykład tyle co w Assassin's Creed wielkość mapy, tylko żeby, wiesz, po prostu była troszeczkę większa. I taka szczegółowość jak jest teraz jest w porządku, żeby była po prostu dopracowana, przemyślana i już. No dobra. Ja się tak nagadałem, pewnie jak przeczytam wasze komentarze, to jeszcze więcej mi przyjdzie do głowy różnych rzeczy, więc o tym sobie zaraz porozmawiamy, tylko zmienię furkę, odpalę tutaj. Więc tak, pierwszy komentarz najwyżej lajkowany, 65 lajków, w ogóle komentarzy jest 637. I częściowo na temat tego samochodu Saszy, Sasza się nawet wypowiedział, że dorwaliśmy ich tych złodziei, więc spokojnie, Brabus jest już w serwisie Mercedesa, będzie naprawiany, a chłopaczki dostaną po 10 lat więzienia. Dobra, i Kuba ma najwięcej lajków zaraz po Saszy. Sasza dostał aż 742 lajki. Dzięki bardzo za aktywność pod tym filmem. No i Kuba. Kuba 712 napisał: moje oczekiwania do Forzy Horizon 5, mam nadzieję, że będzie bardziej rozwinięty tuning wizualny. To jest najwyżej lajkowany komentarz, ale ja o tym myślałem troszeczkę i muszę wam powiedzieć, że części wizualnych myślę, że w Forzie Horizon 4 na obecną chwilę mamy więcej niż w Need for Speed Hicie. Dlaczego? Z prostej sprawy, po prostu jest tu więcej samochodów, no. I do wielu samochodów mamy kilka różnych zderzaków do zamontowania, kilka różnych spoilerów do zamontowania. Nie do wszystkich, tak? To trzeba zaznaczyć. Ale do bardzo wielu tych samochodów mamy. I nawet nie wiem, czy do tej Impali nie ma czegoś do zamontowania takiego customowego. To jest w ogóle jeden z lepszych lowriderów, zajebisty jest w tej grze i też jest całkiem dobre auto do wyścigów w klasie A, ale zostawmy to na chwilę, bo tutaj ważna jest Forza Horizon 5 teraz. Więc tuning wizualny, jakbym to widział w Forza Horizon 5, no przede wszystkim myślę, że to jest super sprawa, żeby tuning wizualny był bardziej rozwinięty. Brakuje tutaj takiego Need for Speedowego tuningu w większości aut i chcielibyśmy, żeby coś takiego się pojawiło, prawda? Żeby można było odrobinę więcej te samochody spersonalizować. No już nie mówię, że na miarę Need for Speed Undergrounda 2, że tam mamy jakieś, wiesz, wloty na dachu takie śmieszne, wyglądające jak jakieś irokezy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało. No wyglądało to strasznie, jak niedawno sobie odpaliłem Need for Speed Undergrounda 2, to się po prostu za głowę złapałem, jak te boty niekiedy mają takie losowe tuningi porobione i te wloty na dachu wyglądają okropnie. Już nie wspomnę o samych zderzakach, no jest to taki wieś tuning z dzisiejszego punktu widzenia, ale kiedyś to był totalny kozak w czasach, kiedy wychodził pierwszy Fast and Furious. Wtedy był taki boom na te wszystkie takie szpetne tuningi wizualne. Ale tak, przydałoby się jak najbardziej. Tutaj jeszcze 6 odpowiedzi na tą propozycję. Fajnie. Wilo, następny komentarz. Moim zdaniem powinni dodać możliwość modyfikowania wnętrza, zmiana kierownicy, drążka zmiany biegów, zegarów, hydrołapa. Dużo lepiej by się driftowało z kokpitu, moim zdaniem. Odbiór tego driftowania byłby lepszy. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja driftuję przeważnie z zewnętrznej kamery, po prostu. Jest mi lepiej opanować samochód, bo taka ta Forza jest, taki ma sposób prowadzenia tych samochodów. Lekko nawet driftowe te samochody nie chcą się do końca tutaj tak trzymać przy wyższych prędkościach drogi. I no cóż, ja tej kamery tutaj nie używam. I jednak preferuję chyba klasyczny taki wygląd. W przypadku na przykład tej Impali mamy bardzo ładny tutaj kokpit, taki niespotykany w żadnym współczesnym samochodzie. Nie wyobrażam sobie na przykład w tym aucie, żebyśmy mogli coś tutaj zmienić, jeśli chodzi o wygląd wnętrza. Jakąś personalizację można by było dodać.
tylko może coś na kształt właśnie ETS-a, nie? Że mamy jakąś dodatkową półeczkę i możemy sobie tam dodać jakieś pierdółki. Chociaż moim zdaniem byłoby to takie zbędne rozszerzenie, ale to jest moje zdanie. Willa tutaj podsunął taki pomysł, więc jedziemy dalej. Fabian Żychliński. Rzeczy do Forza Horizon 5 wylistowane. Większa mapa, dużo więcej aut, lepsza grafika, dodanie kierunkowskazów, proszę bardzo. Więcej opcji tuningu zewnętrznego. Tak, przydałoby się oczywiście, że przydałoby się więcej opcji tuningu zewnętrznego, czyli wizualnego, takiej personalizacji auta, to jak najbardziej, tak? Tylko może niepotrzebny jest taki tuning z undergrounda typowo, nie? Dużo więcej aut, no tutaj bym się nie zgodził. Jest tak dużo samochodów w Forza Horizon 4 obecnie i było dosyć, no chyba nawet tyle samo w Forza Horizon 3, że ja nie potrzebuję tutaj nic więcej. Jedynie, czego bym chciał, to na przykład, żeby w Forza Horizon 5, jak na przykład, załóżmy, że będzie w Japonii, to żeby pojawiło się więcej japońskich samochodów, albo żeby te samochody japońskie miały jakieś tam dodatkowe opcje tuningowe. Wiesz, tutaj w Wielkiej Brytanii mamy na przykład takie misje związane z taksówkami, mamy misje związane z brytyjskimi samochodami, ogólnie wszystko się kręci wokół brytyjskiej motoryzacji trochę bardziej niż wokół jakichś tam innych krajów, tak? No, wiecie, o co mi chodzi. I wolałbym, żeby na przykład jeśli Forza Horizon 5 będzie w Japonii, czy będzie w, nie wiem, w Hiszpanii, czy we Włoszech, to bardziej twórcy skupią się właśnie na tych krajach, na krajach pochodzenia tych samochodów, nie? Że okej, jesteśmy we Włoszech, no to bierzemy się za Ferrari, Lamborghini, za jakiegoś tam Fiata, że będzie więcej samochodów z danej marki, że będą miały jakieś dodatkowe opcje, że będzie można z nimi więcej zrobić, że będą jakieś konkretne misje, zadania do nich, mistrzostwa i tak dalej, nie? Że będzie to po prostu stylizowane na dany kraj, lista samochodów, lista rzeczy, które możemy zrobić z tymi samochodami i tak dalej. Większa mapa. To już powiedziałem też, że fajnie by było, jakby była ta większa mapa, ale no bez przesady, żeby tam też nie było to na miarę z całych Stanów Zjednoczonych, ani może całej Europy. Tylko żeby to było troszeczkę więcej tych kilometrów kwadratowych, więcej parkingów, może dwa miasta, albo żeby na przykład, wiesz, DLC było większe, żeby te mapy z DLC były większe. O, tego typu klimaty. A, i jeszcze jedno, żeby na przykład jak jest DLC, żeby można było sobie przejechać z mapy na mapę tak swobodnie, bez doczytywania, nie? Że ktoś dokupuje DLC i może sobie tam pojechać gdzieś, po prostu mostem czy coś takiego. Jak w GTA San Andreas, nie? Dobra, lecimy dalej. O, bo spadłem z trasy, zagapiłem się. Nie można czytać telefonu i jechać samochodem, ale powiedzmy, że jestem bezpieczny. Dobra. Świder. Aha, bo tutaj... To nie dotyczy Forza Horizon 5, tylko filmu, ale nie wiem, o co tam chodziło za bardzo, dałem tylko lajka. Dobra, chciałbym, żeby Forza Horizon 5 można było projektować własne silniki i nadwozia. O ja, to by był hardcore. Na przykład, żeby można było skonstruować jakiegoś rurowca, nie? Takiego offroadowego, albo coś na kształt Ariela Atoma, połączyć jakieś rurki i zrobić z tego nadwozie, nie, znaczy podwozie i nadwozie, żeby można było projektować tak jak malowania, kurde, kosmos by to był w sumie. Można by było zrobić z tego coś na kształt automation. Pamiętacie, kiedyś nagrywałem taką grę, tam można było od podstaw stworzyć silnik, była ta gra bardzo skomplikowana, ale jak najbardziej dało się stworzyć samochód, karoserię, silnik od podstaw. Ustawiasz sobie stopień sprężenia, jakieś temperatury, optymalne pracy, skok tłoku, szerokość tłoku i różne takie rzeczy, no. Projektujesz po prostu silnik od podstaw. I to było w tej grze Automation. Niesamowicie zaawansowana gra.
No ale co, zaprojektowałeś samochód i w sumie tyle. Nic z tym samochodem nie mogłeś zrobić. Chyba można eksportować te samochody z gry Automation do BeamNG Drive. No to już daje nam to trochę większe pole do popisu. Ale i tak, taka opcja w Forzie Horizon 5, ja bym nawet na to nie wpadł. I ciekawe jakby to wyglądało. Projektowanie nadwozia, patrząc na to, co ludzie robią z różnymi malowaniami, jak oklejają te samochody, myślę, że byłoby to niesamowite coś takiego zobaczyć. Aczkolwiek jestem sceptyczny co do takiej opcji i nie wiem, czy bym to widział w Forzie Horizon 5, czy by mi się to podobało, czy bym tego używał akurat ja. A podejrzewam, że zajęłoby twórcom bardzo dużo czasu, żeby to takie coś zaprojektować. No, ale myślę, że fajna opcja. Ciekawe, nawet na to nie wpadłem. Dalej, Kuba Miodek. Ja bym chciał, żeby w Forza Horizon 5 akcja toczyła się w Japonii i były nowe różne zawody i modyfikacje driftowe. Tak, jeśli już w Japonii, tak jak powiedziałem, że Japonia jest taką kolebką driftu, więc też fajnie by było, jakby no trochę bardziej rozwinęli ten temat. Chociaż trzeba przyznać, że w czwórce już pojawiły się mistrzostwa driftowe, które no nie ma się co oszukiwać, są słabe. Nie ma się tam co doszukiwać jakiegoś ładnego driftu, każdy wali tym samochodem na lewo i prawo i nabija po prostu te punkty, te drifty wyglądają dziadosko. Ale no takie są te mistrzostwa, moim zdaniem trochę chybiony pomysł, znaczy chybiony, no fajnie, że coś takiego dodali, tak, i chcieli sprawdzić, jak to będzie wyglądało, ale no wyszło słabo, bo każdy bierze jakiegoś tam Vipera z formuły drift i nabija te punkty, jadąc praktycznie cały czas 90 stopni, robiąc tym samochodem na każdym zakręcie i każdej prostej, no i wygląda to jak balet, jak gramy w 12 graczy, ci sobie tak driftują, więc jeśli już by pojawiły się jakieś takie zawody, to takich z pełnego zdarzenia, nie, że jedzie najpierw jeden kierowca, driftuje, że punkty są zbierane tylko na zakrętach, no nie wiem, jakieś transfery są inaczej liczone, tak, nie, że nabijamy po prostu cały czas 90 stopni i jazda. Mogliby to trochę bardziej dopracować, te zawody driftowe, te takie mistrzostwa driftowe. Dobra. Mam nadzieję, pisze tutaj Pableo 00. Mam nadzieję, że w Forzie Horizon 5 będzie tak. Możliwość tuningowania wnętrz aut, większa mapa wraz z jakimś torem wyścigowym, czyli taka a la Horizon i Motorsport w jednym. Wyższa jakość grafiki. Tu jest więcej punktów. O, czekaj, bo się rozbije. Większa różnorodność na mapie, gór, jeziora, mosty, doliny, garaże, podziemne, okej, miasta, bardziej rozbudowana fabuła. No właśnie, bo tutaj fabuły jako takiej w Forzie nie mamy. Naszą fabułą jest to, że przyjeżdżamy sobie na taką, powiedzmy, wyspę marzeń, czy tam krainę marzeń, gdzie mamy dostęp do wielu samochodów i uczestniczymy w mistrzostwach, gdzie naszym zadaniem jest być najlepszym kierowcą i jest to taka wesoła produkcja, jakby fabuła nie jest jakaś tam angażująca, nie ma tutaj smutku, nie ma tutaj takich skrajnych emocji, jak powiedzmy w Need for Speedzie Hicie, nie? Że tam mamy taką akcję z prawdziwego zdarzenia, że też mamy jakąś tam... O kurde, nie to chciałem... No nieważne, dobra, jadę stąd. Po prostu nie ma tutaj takiego wątku fabularnego, że nagle zalejemy się łzami ze śmiechu i z przykrości jednocześnie, nie? No jest taka delikatny zarys fabularny, jako że my jesteśmy kierowcami rajdowymi i przyjeżdżamy się tu świetnie bawić i ścigać z innymi kierowcami. Dobra. Różnorodność na mapie, garaże podziemne to by była fantastyczna sprawa, żeby było zajebiste oświetlenie w tych garażach, żeby były też garaże czy parkingi piętrowe, żebyśmy mogli robić tam fantastyczne zloty. Tutaj chyba nie ma ani jednego takiego parkingu w mieście piętrowego, żebyśmy mogli zrobić, powiedzmy, taki klimat jak w Fast and Furious Tokyo Drift, no nie? Jeśli faktycznie akcja gry będzie się rozgrywała w Japonii, to chciałbym zobaczyć trochę więcej takich ciaśniejszych uliczek, chciałbym zobaczyć gdzieś tam te ciasne parkingi, coś w tym guście.
Dobra, lecimy dalej. Kacper Skarzewski. Skarzewski chyba. Chciałbym, żeby w Forza Horizon 5 było modyfikacje zderzaków. Czytam dokładnie tak, jak napisał. Modyfikacje zderzaków? Czyli ogólnie takie modyfikacje zewnętrzne, to już mówiliśmy o tym, nie? Believe me, I am cool. Chciałbym, by w Forza Horizon... Chciałbym, żeby w piątce była o wiele większa mapa, bardziej zróżnicowany teren. No, trzeba przyznać, że w czwórce ten teren jest dość zróżnicowany. Mamy tereny górskie, mamy wszystkie pory roku. Mamy w sumie w grze więcej pór roku niż w rzeczywistości, bo teraz mamy taką lato-wiosnę, jesienio-zimę bardziej, nie? Niż taką prawdziwą zimę, prawdziwe lato i prawdziwą wiosnę i prawdziwą jesień. Więc tutaj jest nawet więcej pór roku obecnie niż w rzeczywistości, czy przynajmniej patrząc na nasz polski klimat. No ale wracajmy do gry. Różnorodność terenu jest tutaj dosyć spoko. Mamy tereny miejskie, mamy górskie tereny, mamy takie, powiedzmy, pustkowia. No i mamy też dodatkowe DLC, nie są to jakieś zbyt duże mapki, ale nie są też małe i można się tam pobawić, porobić różne rzeczy. Na mapie LEGO, no jak ktoś nie lubi takiego zabawkowego klimatu, to tam nie ma co za bardzo szukać. Jest tam, no co jest tam? Jest tam pustynia taka, może z takich ciekawszych miejsc. No i mapa do driftu jest przekozacka, bardzo mi się podoba. Więc tam już zdecydowanie więcej można sobie porobić ciekawych rzeczy, no nie? No i mamy tam też takie typowo brytyjskie, surowe klimaty. Jakieś skały, nie skały, tego typu rzeczy. No i ta mapa jest zdecydowanie bardziej udana niż mapa LEGO. Dobra, więc tutaj chyba nie możemy narzekać na różnorodność. Aczkolwiek wielkość mapy, wielkość, nie? Po jakimś czasie już poznajesz chyba każdy kąt tej mapy, chociaż czasami zdarza się i tak, że no wjeżdżam w jakieś miejsce, gdzie totalnie go nie znałem, albo byłem z raz i nie pamiętam, że tam byłem. I to są przeważnie jakieś offroady, jakieś tam dziwne ścieżki w lasach, tego typu rzeczy. Moje oczekiwania tutaj tak, Miner IT, czyli YouTube chyba, nie? Pisze tak, czekajcie. O kurde. O, odblokuj mi się telefon. Moje oczekiwania wobec Fordzy. Mam nadzieję, że akcja będzie działa się w Japonii. Okej, okay, kolejna Japonia. Okej, okay, jest Majuś chyba. Oczekiwania do Forza Horizon 5. Chciałbym, by dźwięk silnika był bardziej różnorodny i realistyczny. No i oczywiście funkcja Launch Control. Ciekawe, bo jeśli... Nie wiem, czy w tym samochodzie to akurat będzie, ale chyba nie. Chyba Launch Control działa teraz tylko na manualnej ze sprzęgłem. Wydawało mi się, że na sekwencji też działa. W każdym razie działa to, tylko... Jakoś jeszcze robiło, że można było obroty ustawiać, ale chyba to naprawili albo zmienili coś, bo teraz jest troszeczkę inaczej. W każdym razie działa Launch Control i mamy od dwóch, no niecałe 2000 obrotów przy GTR-ze. Nie możemy sobie wybrać obrotów, nie wiem, zapomniałem, jak to się robiło dokładnie. I sobie startujesz w prawie 2000 bez żadnego uślizgu. To się chyba jakoś nam automacie albo na sekwencji robiło, ale nie działa już w każdym razie, tak jak kiedyś. Albo nie potrafię tego wyzwolić, bo zapomniałem, jak się włączało Launch Control, ale tutaj to było. Nie jest to oficjalnie jakby zaimplementowane w tej grze. Nigdzie nie było w żadnym samouczku o tym, żeby włączać Launch Control. I to jest raczej taki smaczek dla gry swobodnej, bo w wyścigach no nie mamy kiedy tego użyć, prawda? I dźwięki silnika. Jak najbardziej dźwięki silnika powinny zostać poprawione w wielu, wielu autach. Gdzie nie idzie to naprawdę paskudnie te samochody brzmią. Tu już nawet nie chodzi o to, żeby odwzorować jeden do jednego z realnego świata, tylko żeby niektóre samochody brzmiały lepiej, jak na przykład Wankle, gdzie one brzmią jak stado os, no. I to już chyba od Forza Horizon 3, zdaje się. Dobra,
co my tu mamy? Szymon, w Forza Horizon 5 powinni dodać Skody i oczywiście legendarne Passaty, a nie jakieś szroty Bugatti czy Lambo. Spoko, myślę, że powinno być, powinna być inna grupa też samochodów, żeby nam się nie znudziło. I zwróćcie uwagę, że na przykład w Forza Horizon 3 mieliśmy Teslę, w tej grze nie mamy ani jednej Tesli. Mamy samochody elektryczne, niewiele ich jest, no ale Tesli już nie ma. Dobra, Forza Horizon 5. Większa mapa, więcej samochodów, na przykład Koenigsegg Jesko czy Bugatti Ciento Deci, nie potrafię tego przeczytać. I przede wszystkim nowy typ pojazdu. Okej. Okay. Napisał Lolek Fasolek. Norbert napisał, że chciałby, aby w Forza Horizon 5 pojawiły się też takie zwykłe samochody, czyli nie jakieś same sportowe wersje, tylko też jakaś na przykład Kia Sportage. Znaczy ja tak zgaduję, ale jakiś Passat czy właśnie Kia Sportage, żeby można było, chyba chodzi mu o taką bardziej realistyczną jazdę i to by była fajna sprawa. Ale z drugiej strony wbijamy do gry, żeby pobawić się raczej takimi samochodami mało dostępnymi, nie? Jak Ferrari F40, jak jakiś bardzo super rzadki samochód, na przykład BMW GTR, czy tego typu klimaty. Nie wiem, czy jest sens dawać do dyspozycji graczom i kupować licencje na samochody takiego codziennego użytku, na które chyba każdego stać, tak? Nieważne, czy tam ktoś sobie weźmie jakiś sposób finansowania, jakiś leasing, czy wynajem długoterminowy, czy cokolwiek. No każdy może sobie pozwolić na taki totalnie zwykły samochód, nie? Więc nie wiem, czy jest sens, jak możemy sobie też takim GTR-kiem pojeździć zupełnie daily. Tak, mam nadzieję, że w Forza Horizon 5 będzie ruch prawostronny. Kurde, ile można jeździć po tej lewej stronie? My już 4 lata po tej lewej stronie jeździmy. Jak będzie Forza Horizon 5 wychodzić, podejrzewam, że w 2021 roku, no to będziemy już 5 lat jeździć lewą stroną drogi w grach Forza. No to już jest katastrofa. Kurde, powinni dać ten ruch prawostronny. Cholera. Dajcie zwykłe drogi, Mati pisze. Dajcie zwykłe drogi, dajcie pasacika. To może tatę przekona do Forzy. Lepsza grafika, najlepiej z ray tracingiem i DLSS. Nie wiem, co to jest. Dodajcie Tesle, Cupry. Tesla to super elektryk, a Cupra bardzo fajna marka. To jest chyba od Seata, nie? Jakaś tam wersja sportowa bardziej. Przyciemnianie lamp, może neony, to już kwestia gustu. Przyciemnianie lamp to by była fajna sprawa. Nie jestem pewny, chyba w niektórych samochodach da się to zrobić naklejkami, ale łba sobie urwać nie dam. Auta typu Volkswagen Polo Caddy, żeby były takie strzały jak w Suprze. Aha, żeby można było sobie takie normalne samochody przerobić na coś takiego bardziej hardkorowego, żeby można zrobić pierdy i tego typu sprawy. Że bierzesz na przykład Forda Mondeo i przerabiasz go na jakiegoś Coxa 400 koni mechanicznych z jakąś V8-ką, 1000 Nm momentu obrotowego, jakiś kosmos totalny. No, zawsze jest to jakaś opcja, tylko mówię, mi takie standardowe samochody akurat nie są potrzebne tutaj. Jest naprawdę tak duży walklasz samochodów już nawet w tej czwórce, że znajdę każdy tutaj samochód, którym chcę się pobawić, nie? Nawet zobaczcie, że twórcy zdobyli tą licencję na Supra MK4, co nie było łatwe, bo Toyota dała swój komentarz na ten temat, że oni nie chcą wspierać nielegalnych wyścigów, ale że Forza akurat ma taki przyjemny akcent i raczej tutaj tej nielegalności jest niedużo, no to jakby udało się chyba tą licencję zdobyć. Przynajmniej tak domniemam, że mogło tak być. No i to tyle. Wiecie co, gdybym miał przeczytać wszystkie komentarze, to by ten film trwał bardzo, bardzo długo, a podejrzewam, że część z tych rzeczy się powtarza, czyli taka większa szczegółowość tych samochodów, lepsze dźwięki samochodów, większy, bardziej szczegółowy świat, lepsza grafika, chociaż patrząc na tą grę, która wygląda po prostu fantastycznie, ciężko sobie wyobrazić coś ładniejszego, ale myślę, że dałoby się jeszcze tutaj trochę poprawić, mimo że już robicie niektórzy takie fantastyczne zdjęcia z tej gry,
które wyglądają wręcz super realistycznie. Ciężko niekiedy odróżnić te zdjęcia od rzeczywistości, bo się robicie to pod takim kątem, jakoś chowacie te niedoskonałości tej gry i mam nadzieję, że w Forza Horizon 5 nie będzie trzeba już ukrywać tych niedoskonałości, gdzieś tam słabszych tekstur, czy jakiejś gorszego rodzaju roślinności. Tylko że naprawdę te zdjęcia będą już takie super fotorealistyczne, powiedzmy na kształt Microsoft Flight Simulator, gdzie tam grafika jest, no wyprzedza trochę obecne standardy. Mam nadzieję, że Forza Horizon 5 to będzie duży krok do przodu. Zresztą jeśli sobie odpalicie teraz Forza Horizon 3, to zobaczycie, że tamta grafika jest trochę taka bardziej cukierkowa, a tutaj jest taka bardziej realistyczna, więc fajnie, że marka Forza idzie w tę stronę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i fajnie będzie coś takiego zobaczyć w piątce, jak najbardziej. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o takie nasze rozważania na temat piątki. Zapraszam Was do komentowania pod tym filmem lub do przejrzenia komentarzy jeszcze pod filmem o Brabusie Saszy. Tam toczyła się dosyć długa dyskusja o tym, co powinno pojawić się w Forza Horizon 5. Powiem szczerze, no jeszcze ani widu, ani słychu o piątce, a już o tej grze robi się głośno. Widać to chociażby po waszych reakcjach pod tym właśnie filmem, gdzie poprosiłem was o wasze zdanie, wasze komentarze, wasze oczekiwania czy marzenia dotyczące piątki Forza Horizon 5. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym filmie. Życzę wam miłego dnia czy miłego wieczoru. I jeśli chcecie, aby wasz komentarz dostał serducho, napiszcie 1P Klub pod tym filmem w komentarzu. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Hejka.